Pochwalony Jezus Chrystus, nowy tydzień. Chcemy być przy Jezusie, cali w Nim. W tym tygodniu będzie ważny piątek, dlatego że to będzie 100 lat od oddania Polski sercu Pana Jezusa i chcemy też do tego się przygotowywać. Posłuchajcie, dzisiaj w Ewangelii mamy 8 błogosławieństw i błogosławieństwa kończą się takimi słowami. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Pana Jezusa prześladowali, urągali, kłamliwie mówili na Niego. Cieszcie się i radujcie, gdy wam się dzieje tak samo, gdy idziecie drogą Pana Jezusa. Czy to oznacza, że gdy nas coś trudnego spotyka, to mam mówić: Panie Jezu, dzięki, że to jest jeszcze, proszę Cię o więcej, obelg, bo wtedy będę szczęśliwszy? Nie, nie o to chodzi, to byłby masochizm. Mamy mieć taką postawę serca, że gdy spotyka mnie oczernianie, kłamstwo, obelga, to w tym momencie umieć się z tym przytulić do krzyża. Cieszcie się i radujcie, bo Jezusa też to spotkało. Że ja mogę iść Jego drogą i w trudach życiowych. Nie każdy dzień taki jest, ale no, nie wiem, czy ktoś z was miał już w tym roku taki dzień, że były, tak jak czytamy, urągania, prześladowania, kłamliwe słowa z powodu Jezusa. Czy to doświadczałeś tego? Z powodu twojej gorliwości, z powodu twojej modlitwy, z powodu przebaczenia, z powodu tego, że jesteś uczniem Jezusa, że pełnisz Jego wolę, że powiedziałeś coś w obronie wiary i spotkały cię takie rzeczy. Jeżeli tak, bo chciałeś być prawdomówny, bo chciałeś być uczciwy i to cię spotkało, jeżeli tak, ciesz się z tego powodu, bo idziesz za Jezusem. I to nie znaczy, że nasze życie ma być usłane problemami. Absolutnie. Ale w momencie, gdy doświadczamy trudu, umieć się tym ucieszyć, że Jezu, idę za Tobą. Ciebie też to spotkało. Ciebie jeszcze biczowali dodatkowo. Nie tylko opluli, nie tylko się nałożyli koronę cierniową, ale jeszcze Cię biczowali w tym wszystkim. I to przeżyłeś. I byłeś tym człowiekiem zbawiającym, tym, który Bogiem zbawiającym, który robi to z miłości. Ucz nas, Panie Jezu, tego. Błogosławieni jesteście, bo błogosławiony jest Pan nasz. Będę teraz udzielał błogosławieństwa każdemu z was na tę drogę. Potrzebujemy je przyjąć świadomie, że gdy spotka mnie trud, ja w tym trudzie chcę być z Jezusem ukrzyżowanym. W trudzie, który On przeżywa. I proszę, żebyście tak przyjęli to błogosławieństwo, którego teraz z całego serca wam udzielam, czyniąc znak krzyża, sklejając każdego z nas z krzyżem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dzięki wielkie za wysłuchanie tego odcinka. Życzę wam fantastycznego dnia, fantastycznego tygodnia. Wszystko w sercu Jezusa. Dajcie kciuk w górę. Subskrybujcie nasz kanał i zachęcam, pamiętajcie o zbiórce, o zrzutce, żeby o tym mówić, promować, umieszczać to u siebie na kanale. Zbieramy na dom rekolekcyjny w Łodzi naprzeciwko naszego sanktuarium. Do zobaczenia.